Cześć, mam na imię Marcin. Przyjechałem tutaj z Suzuki Vitarą pierwszej generacji. Jest to samochód z 2004 roku, mimo że już w międzyczasie były produkowane auta i po liftingu, bo to jest przedlift, i były też Grand Vitary, Grand Vitary XL, to jednak w Hiszpanii produkowali ten samochód do 2004 roku i to jest ostatni model, ostatni jakby rok produkcji. Podobna sytuacja jakby miało miejsce to ze Skodą Octavią, gdzie robili dwójkę i trójkę jednocześnie. Jest to 2.0 HDI z 89 koni w serii. Ma w klimatyzację, podgrzewaną tylną szybę z wyposażenia. Modyfikacja jest tutaj lifting 4 cale. Wszystko kupione zostało od firmy Radicon. Jest to 4 cale plus, czyli mamy dłuższe wahacze przednie, które pozwalają nam na zwiększenie prześwitu pomiędzy kołami. Mamy też dłuższe wahacze z tyłu, co daje nam niesamowity wykrzyż. Jeśli chodzi o modyfikacje poza zawieszeniem, to mamy tutaj wzmocniony program, znaczy mamy program wzmocniony silnik, dodatkowo jest większa turbina. Jeśli chodzi o moc, to tutaj zwiększyliśmy ją do 111 koni i prawie 300 N. Są nowe wtryskiwacze i jeśli chodzi o moc, no to w zasadzie tyle. Jeśli chodzi o modyfikacje, no to mamy po pierwsze pomalowany samochód Raptorem. Auto zostało kompletnie rozebrane, jest odrestaurowana rama. Zostały uzupełnione ubytki w konstrukcji budy, nie ramy, bo akurat rama, w związku z tym, że jest to auto z Hiszpanii, jest to auto kupione od pierwszego właściciela, od pana Jana, którego serdecznie pozdrawiam, to tutaj ta rama była w całkiem niezłym stanie. Brakowało kilku tam drobnych wstawek blacharskich, jeśli chodzi o budę, to zostało zrobione. Progi były bardzo mocno skorodowane, ale te zostały mimo wszystko i tak wycięte, bo mieliśmy je zamontować, te, które są tutaj zamontowane, rurowe, które bardzo dobrze spisują się w terenie. Są też super pod highlifta, którego można tutaj zastosować i podnieść, unieść samochód. Dodatkowo mamy zastosowane tutaj metalowe zderzaki, które pozwalają też na swobodne jeżdżenie, opieranie się o drzewa, przód i tył. Mamy też koła, Geolandery, to są Yokohama Geolander G003. Świetnie się spisują, to jest 30, zdaje się, i pół cala. Bardzo dobrze spisują się na asfalcie, bardzo dobrze robią w terenie, jestem z nich zadowolony, gorąco polecam. Jeśli chodzi o przeniesienie napędu, to skrzynia jest standardowa, ale mamy też blok, nie, bez blokad, tutaj nie ma blokad. Blokady jak na razie mi są niepotrzebne, chodzi o to, w jakim stylu jeżdżę. Na razie nie używam, nie byłyby potrzebne do tej pory. Przy tym wykrzyżu, który tutaj jest, znakomicie sobie radzi ten samochód w terenie. Mamy sprzęgiełka z przodu manualne. Jeśli chodzi o modyfikacje, to chyba tyle. Jeśli chodzi o modyfikacje w środku, to przede wszystkim wymieniłem fotele. Fotele te są od Subaru STI. Komfortowe, świetnie trzymające boki, bo te, które były standardowe, oryginalne, niestety no nie były zbyt dobre. Na każdym zakręcie zsuwałem się, na każdych trawersach się zsuwałem. Tu mamy elegancko wyprofilowane, bardzo głębokie, bardzo wygodne. Bardzo dobry pomysł, polecam. Od Subaru pasują, trzeba trochę przerobić mocowania, ale poza tym idealnie się mieszczą i gorąco je polecam. Skrzynia biegów jest standardowa, wymienione jest tylko sprzęgło na nowe. Kierownicę zmieniłem od innego Suzuki, bo tamta się już tu obracała. Poza tym modyfikacji w środku nie ma. Dlaczego Suzuki?
To jest dobre pytanie, bo uważam, że nie ma idealnych terenówek. Każdą terenówkę można dobrać do siebie, pod swoje potrzeby. Ta akurat spełnia moje potrzeby, czyli jest czterodrzwiowa, mogę przewieźć cztery osoby, gdy potrzebuję. Zwykle jeździmy tu z żoną we dwie osoby, więc na nasze tutaj potrzeby ten samochód jest wystarczający. Nie jest zbyt komfortowy, ale jest wystarczający. Natomiast w terenie świetnie się spisuje, bo ten samochód jest dosyć wąski, jest dosyć mały, zmieści się w każde luki, gdzie inne duże auta nie przejdą. Z kolei jest lekki, bo waży 1660 kg beze mnie. Ze mną waży 700 kilo, a z 1660 sam, więc to jest dobry rezultat, dobra waga na takie tereny, nie topi się, jedzie swobodnie, przejeżdża, to jest fajna terenówka dla mnie. Dla innych może być za mała, z kolei dla tych, którzy jeżdżą zimniakami albo krótkimi terenami jest za długa. Nie ma złych samochodów, tylko są odpowiednio albo nieodpowiednio dobrane do potrzeb właściciela. Vitara, ja ogólnie offroadem zajmuję się już, jakby to powiedzieć, no z 10 dobrych miesięcy. Że jestem świeżakiem tutaj, jeśli chodzi o ten klimat, o offroad. Dużo wiem, bo oglądałem wszystkie twoje programy, Łukasz, więc ja już naprawdę mnóstwo wiem. Oglądałem też Terenwizję, więc jestem w ogóle bardzo bogaty w wiedzę teoretyczną. Natomiast jeśli chodzi o praktyczną wiedzę, to no, dopiero jakby startuję. Natomiast wspierałem się tutaj wiedzą, którą ma Radek, koledzy, którzy modyfikowali takie auta. Wydaje mi się, że mało błędów tutaj popełniliśmy, bo zrobiliśmy to raz, a porządnie. Rama została oddzielona od budy, została odrestaurowana, wszystko zostało zrobione od podstaw bardzo porządnie, co powoduje, że jak na chwilę obecną, po tych 10 miesiącach nie dostrzegam tu żadnych wad. Wszystko zostało to dobrze, solidnie zrobione. Tak, to jest moja pierwsza terenówka. Czy ostatnia, tego nie wiem. Na razie rozwijamy sobie tą. W planach mam jeszcze posadzić kosz, który już jest kupiony. Chcę zrobić tutaj instalację pneumatycznego powietrza. Mam już też sprzęt kupiony do pompowania kół, czy też wykorzystania go na wyjazdach, do dmuchania głupiego materacu, czy ogniska, czy cokolwiek, czy przedmuchania tutaj środka. No jest, i do zabrania blokady, nie? Kiedyś. Blokada tak, chociaż przy tym wykrzyżu jak na razie ta blokada nie byłaby mi chyba ani razu potrzebna. Może raz. Natomiast on ma tak duży wykrzyż do tego, co ja jeżdżę, bo ja nie jeżdżę jakoś tak agresywnie, nie występuję w rajdach, nie biorę udziału, więc na takie jeżdżenie, powiedzmy taki mocny turystyk, on jest wystarczający. Kluczową i dosyć istotną modyfikacją w tym samochodzie jest próg, który został wykonany z grubej stali, z profila zamkniętego. Do tego zostały dospawane rury, które dosyć solidnie wystają poza obrys samochodu. Powiem szczerze, uratowały moją blacharkę już 3 razy. Wjeżdżałem w takie różne miejsca, gdzie albo drzewo wystawało, opierałem się rurą o drzewo, dzięki temu cała ta konstrukcja blacharska nie została ruszona. Bardzo chcę podziękować Michałowi, który przyłożył wiele serca i energii do tego, żeby stworzyć te progi, które je bardzo pięknie wkomponował. Są solidnie wykonane. Bardzo tobie, Michał, dziękuję. Otwieranie maski standardowe, normalnie. Otwierasz sobie schowek, wsadzasz sobie głęboko rękę i tam jest taki dzyngiel do ciągnięcia. Zwykle tam bywa. Momencik, o. I tu się otwiera maskę. To jest najbardziej naturalne miejsce do otwierania maski. Ja myślę, że w ogóle cała ta historia z panem Tango była inspiracją dla pana Sugowskiego, który śpiewał, że do tanga trzeba dwojga. Tak jak jeżdżenie ze sprzęgłem. Otwieramy maskę. Zero diesel, snorkel zamontowany, akumulator AGM-a pod przyszłą wyciągarkę, żeby był sprawny, dobry. Mamy 4 nowe wtryski, turbina jest powiększona o chyba 10% w sam środek, co spowodowało, że zakres momentu obrotowego, czyli takiej pełnej sprawności turbiny, zaczyna się od 1500 i aż do 3500 ciągnie. To daje niesamowity komfort w terenie oraz na autostradzie, bo jest dosyć elastyczny. Jest zrobiony chip tuning, jest nowy program w sterowniku na 111 koni i w zasadzie tyle. Nowa chłodnica.
propos modyfikacji tego samochodu, to wiedziałem, że nie będzie to takie łatwe i założyłem od razu o wiele większy budżet niż pierwotnie planowałem, którego de facto przekroczyłem dwa razy. Niestety, jeśli chcecie zrobić terenówkę porządnie, no to koszta są, chociaż w dalszym ciągu mówimy tutaj o aucie, do którego części są niedrogie, bo zbudowanie auta na tym poziomie, powiedzmy z samochodem, no dzisiaj ceny aut troszeczkę poszły do góry, to jest jakieś 40, może 50 tysięcy, ale mamy zrobione profesjonalnie, od A do Z, solidnie. I ten samochód jest sprawny do tego stopnia, że wsiadamy w niego, jedziemy w daleką podróż i nie martwimy się o nic. Tu jest wszystko zrobione. Turbina, wtryski, mówię o takiej inwestycji, która powoduje, że komfortowo poruszam się tym samochodem w dalekie trasy z rodziną i się o niczym się nie przejmuję. Więc tak, owszem, to kosztuje, ale jeśli w tej cenie można kupić z kolei auto wyższej klasy, zgadzam się, ale wtedy mamy standard, w którego musimy wsadzić na przykład w patrola. Od razu inny silnik, większe koła zawieszenia i cena rośnie to nam wtedy do 100-120 tysięcy, żeby zrobić auto do tego poziomu. Więc jeśli chodzi o przedział finansowy, no to wydaje mi się, że nie ma co zakładać, że taki samochód za 10 tysięcy zrobimy, będzie super jeździł, bo to są stare egzemplarze, wyeksploatowane, trzeba je odszczurzyć i zrobić je porządnie. Wtedy mieścimy się w takim właśnie budżecie, o którym wspominałem. Jeśli chodzi o wady, to nie dostrzegam tutaj wad, dlatego że od razu wszystkie z Radkiem wyeliminowaliśmy, czyli przednie zawieszenie, most przedni, to zostało od razu wszystko zrobione. Mam tutaj zwolnione mosty, czyli są te wolniejsze od takiego tam modelu 1.6, benzyna zdaje się, gdy one są tam wolniejsze, co powoduje, że mam 6% przekłamania, czyli mam o 6% jakby większy moment obrotowy. Mimo tego, że mam założone o wiele większe koła. Więc te wszystkie elementy, wady, które są w tym samochodzie, zostały wyeliminowane. Jest jedna ciekawa rzecz w tym samochodzie, mianowicie otwieranie, nie wiem, że to jest wada, ale to jest ciekawostka, na którą się długo zastanawiałem. Otwieranie maski, ona jest w schowku przed pasażerem. Ja naprawdę się tym bardzo mocno zaciekawiłem, kto w ogóle coś takiego wymyślił, zadzwoniłem do nich, i mówię tam do Suzuki, będę wam tłumaczył, mówię, kto u was projektował tą linkę? Oni mówią, że taki tam projektant Tango Lee. Ja mówię, słuchaj, daj mi kontakt do niego, bo to jest bardzo ciekawe, ja to muszę rozwiązać. Ja mówię, Tango, kurde, czemu żeś te linki nie zamontował w bagażniku? On mówi, bo ja głupi nie jestem. Ja mówię, dlatego ją zamontowałeś w schowku przed pasażerem? Ale jak się okazało, potem to te samochody produkowali z kierownicą po prawej stronie na początku, a potem jak zaczęli je produkować na Europę i tutaj na Amerykę, to przełożyli kierownicę, przełożyli wszystko, a o lince zapomnieli. Ja mówię, Tango, zapomniałeś o lince? Mówię, całe szczęście, że ty nie był odpowiedzialny za pedał sprzęgła, bo jak byśmy dzisiaj jeździli? W rozkroku? Mówię, chłopie, jeszcze pół biedy, jakbym z żoną jeździł. Wtedy mówię, kochanie, dwójka. Kochanie, trójka, ale no niestety tak to wyszło. Przełożyli kierownicę, linkę zapomnieli, więc nie wiedzieli ją schować, schowali ją w schowek. Taka to historia. A propos planów, co do modyfikacji tego samochodu, no to poza koszem i tą pneumatyką, o której już wcześniej mówiłem, to w zasadzie koniec, może jeszcze wyciągarka na przyszłość. Natomiast jeśli chodzi o cel, do jakiego dążę, jeśli chcę tym samochodem, to raczej to jako auto, któreś w rodzinie, rekreacja, oderwanie się od szarej rzeczywistości, wyskoczenie sobie w łono przyrody, zwiedzenie, może jakaś wycieczka, może jakaś podróż, czy jakaś Albania, czy jakieś dłuższe wyjazdy, może w przyszłości. Na chwilę obecną muszę jakby trochę się oswoić z tym samochodem, zobaczyć na co go stać, gdzie mogę się, do którego momentu mogę mu zaufać, czy będzie nam wygodnie w taką daleką podróż, ale na początek gdzieś tutaj lokalnie w kraju to na pewno jak najbardziej z synem jeździmy sobie, z żoną, fajnie, moja żona załapała babcyla, jesteśmy razem w tym, cieszymy się, sprawia nam to przyjemność. Tak więc jeśli chodzi o cel tego samochodu, to on właśnie go spełnia. Takimi wspólnymi wyjazdami, wspólnym hobby, wspólnym spędzanym czasie. To jest najważniejsza jego zaleta.
polecałbym ten samochód każdemu, kto wchodzi w offroad z wielu różnych powodów. Do dyspozycji mamy niesamowite wsparcie techniczne w postaci Radka z firmy Radicon, który sprzedaje całe zestawy. Niczym się nie musisz przejmować. Kupujesz od Radka zestaw, ja ci go mogę zamontować i masz z głowy kompletny problem. To jest najlepsza rekomendacja dla tego samochodu. Dodatkowo wszystkie modyfikacje części nie są jeszcze takie drogie, bo to jest samochód klasy takiej średniej, mniejszy i te koła, na przykład 30 cali, kosztują powiedzmy te 600 zł. Tak więc modyfikacja tego auta nie jest taka droga. Zdolność terenowa jest bardzo wysoka. Spalanie tego auta jest też fantastyczne, bo to jest akurat 2-litrowy diesel, gdzie on mi spali w takiej jeździe mieszanej, czyli wyjechaliśmy sobie w góry, tam zrobiliśmy jakieś 200 km, włącznie z tym, że jeździliśmy po terenie. Przyjechałem do Wrocławia, zrobiłem kolejne 100 km, czyli na 300 km weszło mi jakieś 26 litrów ropy. Zadaje nam 8,8 wynik. To jest fantastyczne spalanie. To jest samochód, który można na co dzień jeździć. W związku z tym, że nie ma sztywnego mostu z przodu, to jazda nim jest w miarę komfortowa na co dzień po mieście. To jest samochód dosyć wszechstronny, bo jest czteroosobowy, czterodrzwiowy. Z drugiej strony nie jest za duży, łatwo się nim manewruje. Auto godne polecenia.